szczęścia, jestem Adam i witam was w 47. odcinku z gry Black Myth: Wukong. W poprzednim odcinku zebraliśmy już kompletny set Wukonga. Odblokowaliśmy pewnie ostatnią ścieżkę, ale zanim to chciałbym wam pokazać, co się dzieje w Wielkiej Pagodzie. Jest to trzeci rozdział. Jak pamiętacie, była to pusta lokacja, a patrzcie teraz. Na górze jest mały Budda. Podejrzewam, że odblokowuje się to wszystko po zakończeniu wszystkich sekretnych rozdziałów. Z każdego rozdziału. The circle has led you back. Have you gleaned any truths? Long has an old friend waited for you. Destiny ripens. This last mural holds the key. Go forth. No one sees this myth more clearly than him. Zobaczmy, gdzie teraz nas przeniesie. Zima, śnieg. Tak jak w trzecim rozdziale. Całkiem długa ścieżka. Jeszcze zanim może wejdziemy, czy możemy talizman jakiś inny ubrać, który na przykład daje więcej. Zapewnie znaczną rodę akcji obrażeń. To by było dobre, zobaczymy to. O, jest kadzidełko. Tam jest jakaś świątynia. Szczyt Meijian. Zobaczmy, co na tym szczycie nas czeka. No podobno najbardziej epicki boss w tej grze. Znaczy pod względem wymagania w walce. Małpka. Jak tu chmury. Zobaczymy, jak to naprawdę. No easy feat getting here. I know you didn't come to keep me company. No to już wiecie, kto to jest. Must be something you can't get over. Or someone you can't let go of. Same goes for me. I can't kill that monkey. No one can. Except himself. But at last, I see. This is the only way. He had no choice. And neither did I. Whoa. Patrzcie. Dobra. I uleczmy się. Yeah.
Piękny strzał. Druga faza. O, to się wie. Dobra, odleciał. Co to? Co to się dzieje? Ale dostałem. A, zobaczcie, jaki wspaniak, co? Dostał. O ty. Kurczę, muszę zapamiętać, że te uderzenie w ziemi też tutaj... Jest. Uleczmy się. I... No, udało się. Ale... nie. Dawajcie. O, fajne, fajne. Dostałem. Uleczyłem się. Wow. Wow, ty. Okay. Wow. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Przerwaliśmy. Ale nie trafiony. Ale... Erla. Powiem wam, że ciekawy przeciwnik. Dobra, spróbujmy teraz tak. Aha. Ale.
Wow, to bolało. Ależ. No to teraz wam powiem, że to będzie ciekawy pojedynek. Erlang, święte bóstwo. No jest naprawdę... Jest interesujący. I teraz tak, co ja mogę tu zmienić do walki z nim? Tak, to wywalimy. Co tu daje? Po użyciu wskrzeszenie. Dobrze, to może na koniec. Po użyciu tych więc resetuje czasy. I teraz tak, granulki wzmocnienia. Długo wieczności. Musiałem zrobić krótkie cięcie i wracamy do walki z naszym bossem. Powiem wam, że po pierwszym starciu z nim naprawdę podejrzewam, że może być to długa walka, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz tak, małpki. Granulki wzmocnienia. I mamy go zamrożonego i ruszamy. Małp jest całe stado. Powinno pójść całkiem przyzwoicie. No dalej jeszcze. Jest, skończył. Dobra, mamy pierwszy poziom ze sobą. Ale nie wiem, czy tego nie można uniknąć, czy co? Jedziemy. Piękny strzał. Kurczę, ale dostałem. Pięknie dostał. Dobra, mamy to. You've lifted my spirits, Malcolm. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet. Ale dostałem. Yet he gave his life to put you in this place. No, dawaj. Let me see you in part. Pięknie. To było dobre. Piękne. Ale mnie trafił. Kurczę. Leczmy się. Piękny strzał z bani. Dobra.
nie? Kurczę. Strzał. Lecz mi się. Ale. O, to zabolało. I to bardzo. Bardzo zabolało to. Uważ. Weźmy to. No i dobrze. Tu mamy wszystko, wachlarz. Zobaczmy. No powiem wam, że ma bardzo dużo życia, nie? Granulki wzmocnienia i ruszamy. O ty. Ale od razu nie trafię. O matko. No dobry start miałem. O, ale mnie trafia. O, ale mnie trafia. To tego się nie spodziewałem, tego jeszcze nie widziałem. No tu mnie szybko poczochał. Dobrze, teraz tak, co by tu zmienić? Troszeczkę pokombinuję i wrócimy po krótkim cięciu. No dobra, co, ruszamy jeszcze raz. No przeciwnik jest epicki, nie ukrywam tego naprawdę. Jest mega walka, w ogóle jest to, co on wyprawia, to jest... Granulkę. I... wachlarz. A my ładujemy. Piękny strzał. Zamrożony, dobra. Jedziemy go. O, już druga faza. No i dobra. Pierwsza jest perfekcyjnie teraz. Użyjmy topora. Znaczy użyjmy sobie trochę chmury. Pięknie. Dobra. Clouds drift on. Barriers abound.
Udało się trochę dostać, ale... O ty! Ale już teraz za późno. Szkoda. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he moved unscathed. Yet he gave his life. A teraz zostałem. Uleczmy się. Let me see where your heart. Kurczę, to jest. To jest ciężki temat, nie? Ulecz się. Come before. Think of it as last life's end. What comes hereafter is life's stuff. Young monkey, now, show me how far you can go. Ulecz się. Pięknie. Ale... Kurczę. Pięknie. Ale. Lecimy się. Ale. To zabolało. Dostaj coś tam. O, jeszcze jest ta szansa. Pięknie.
Nie. O kurde. Nie mam się czym leczyć. Ale... Mam jeszcze... Zanadrzu jedną pigułkę. Nie. To była jedna sztuka tego. Maksymalna mana, wytrzymałeś, maksymalne zdrowie. To było chyba gdzieś tu, a. Those in celestial ranks. Many of them are below. And few are lucky. Ale i co? Coś zrobimy czy nie? He was the one who cried. I to nic to nie da? O, jest, udało się. Kurde, muszę go pokonać, nie? Wow. Ale... Niestety, nie? No tego już nie odratujemy. No jest przekozacki on, nie? Naprawdę ta walka z nim... Szkoda tylko, że za każdym razem, że mam włożoną w ogóle w tykwę to, żeby mi... Zdarza się, że jej nie zużyję, a w poprzedniej walce za każdym razem jednak czerpało z tej tykwy. To też ma znaczenie, nie? Granatka wzmocnienia. I dawaj do niego teraz. Pięknie. Zamrożony, dobra. Dobra, perfekcyjne przejście do... z pierwszej do drugiej fazy. Dobra, i teraz tak. Gramy sobie to. Jest, został. No, fajne, teraz takie fajne kombinacje. Pięknie. O, to zabolało. O ty, uciekłeś. Dobra, uleczmy się. O, ale teraz nie trafiony, no niestety. Dobra, pierwsza faza zakończona. Nasza druga faza już teraz. Dobra, no tutaj. Pięknie. Jeszcze dostał. Ale teraz to skopałem, nie? No i to mocno skopałem.
came before. Think of it as last life's end. What comes hereafter, this life is done. Young monkey, show me how far you can go! Pięknie, uleczmy się. O ty, dawaj, lecz się. To też takie. From the sky, my sword sweeps the land. Pięknie. Uleczymy się. O, ty. Dawaj go. Jest, udało się, ale... Drugi. Trzeci. A, i znowu go odsunęło, nie? Ale trochę dostał. Lećcie. Dobra, teraz musimy... Uważnie i ostrożnie. Kurczę, ale jest strasznie dużo ataków wykonuje, nie? Pięknie. Ulecz się. O ty. O ty. Ulecz się. Jeszcze raz. Ciekawe, kiedy Chimi się zregeneruje. W sumie na Bartego teraz powinno. O ja. Wezmę za żyję. To wskrzeszenie w razie czego. I mamy go!
Ależ epicko, nie? Chociaż nie było napisu pokonany jeszcze. Go back with me to the sky. Let us get drunk before we continue this fight. Genialne, nie? O! A, bo przecież mieliśmy. O, ale nas trafił. Ale nie przebił. Dlatego nie było jeszcze napisu pokonany. None has what it takes to push me into this fight. This monkey. I've been thinking of you every day since. Ale świetnie, nie? Tego jeszcze nie. Ale. O, co tu się dzieje, nie? Ale jest rozwałka na ekranie. Dawaj i... O. O ty. Dawać i wszyscy cztery na mnie. Czekamy czy nie? No. O. Mamy nowe ręce, czy mi się wydaje? Dobra, pierwszy chyba pokonany. Prawdziwe starcie tytanów, nie?
Jedziemy z nim. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O. Został ostatni. Herlak. W ogóle fajną ma przemianę, nie? Przez co się przybić? Dawaj go, dawaj. O, wybity miecz. Teraz? To powinno ci pasować. Ale fajna kombinacja z tym kamieniem skał, nie? Ale, wypsułem teraz.
Co się stało? A, wraca nam życie. Już myślałem, że coś się... Czuć moc w tych ciosach, nie? Ja bym wam, że szkoda, że to dopiero na koniec wprowadzili, nie? I godny przeciwnik trofeum zdobyte. Czyli pokonaliśmy Erlaga. Już na dobre, na to wychodzi. To było epickie. I hear tell this Yaogwai is I rank a thousandfold above that king. As his sire, he reveres me, and like a deity, he serves me. How dare you think I'm his slave? Kindly chant the loosening spell and release me, Tathagata, so that you can take back my head. And I can be free. But Yaogwai said he knew somewhat. Surely he's no mere mortal. He must be somebody from the court. Great. The journey ends here. The lies to bring them to hell. Watch me rip it off. And break free! No i dobra. Pokonaliśmy go. Brothers tested you at my behest. All for this day. And only now do I understand.
No prestige can shackle him. No band can keep him caged. A mortal death for an unbound mind will. May you not fail him. I'm now at peace. Your journey, though, has just begun. Dopiero początek naszej wędrówki, czyli to pokazuje, że naprawdę jeszcze najtrudniejsze przed nami. Say, what's to come of destiny if he steps out of that mural? I make a living by reading what was written. The signs alone tell what's to come. What's to come is what's not yet written. No one can read what's not written. Destiny is written in what's done. What's done shapes what's to come, not escape. It's all written for me, if only I uncover all that occurred. So? There really is something even you cannot read. That's good. Very good. To czas, żebyśmy się pojawili chyba. I jesteśmy. Ciekawe, jakie nagrody są za pokonanie Erlaga. Lazurowa kopuła, zaklęcie. Między nieskończoną kopułą a równinami śmiertelników stoi samotna, nieugięta małpa bez skazy. Przemień się w kamienną małpę, by zyskać niewrażliwość na porażenie i truciznę. Pochłaniasz mróz i poparzenie, by się wzmocnić. Zachowujesz dostęp do zaklęć przeznaczonego i przekształca całą zdobytą przed przeobrażeniem koncentrację, by użyć jej później. O, i niebiańska wstęga, sztuk dwie. A tu nasi towarzysze zniknęli, widzę. Stal z góry Kun. Co jeszcze? Trójramienna włócznia dwusieczna. O, to trzeba zobaczyć. No, zobaczmy. To jest to samo, co mamy. Włącza techniki walki włócznią do kombinacji wielkiego ataku i zwiększa wskaźniki wszystkich ataków w postawie pchnięcia. Po wykonaniu potężnego pchnięcia wystrzel dwuli z kustura atakujące miecze. No, ale wolę mieć to, co mam na chwilę obecną, bo to jest komplet zestawu Longa. No dobrze, udało nam się pokonać Erlaga. W następnym odcinku już ruszymy dalej. Podejrzewam, że zakończymy już grę Wukong. W tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć!